Załóżmy, że nasza prezentacja, jeżeli chodzi o jej zawartość, a więc poszczególne rysunki, napisy, formatowanie tła, elementy takie jak rysunki, klip arty, wykresy, tabele, listy wypunktowane, jest już gotowa. Pozostało nam teraz przygotowanie animacji, efektów, tak aby uatrakcyjnić jej wygląd. Postaramy się też, Dołożyć tło muzyczne w postaci jakiegoś utworu. Ja teraz wyłączę zbędne elementy, a więc takie jak siatki i prowadnice, w widoku linie siatki, prowadnice, tak aby uzyskać lepszą przejrzystość naszego widoku. I teraz wyświetlę jeszcze w oryginalnej prezentacji mojej, kolejność poszczególnych elementów pokazujących się w trakcie animacji to przyda Wam się podczas tworzenia naszej prezentacji. A więc wróćmy do slajdu pierwszego i tu w animacji wyświetlmy teraz potrzebne nam okienko animacji. Tu w tym momencie widać ponumerowane kolejne elementy, a więc jak to się będzie tworzyło, co tu się będzie działo? Widzimy już, w jakiej kolejności one będą wchodziły na ekran rzutnika lub monitora. Tu po prawej mamy okienko, które nam pokazuje mniej więcej czas trwania. O tym będziemy jeszcze za chwileczkę wszystko mówili poszczególnych efektów. Oto slajd drugi. Ja tu rozwinę poszczególne elementy, a więc widzimy, że na początku wejdzie nam zgodnie z tym numerem napis oprogramowaniem. Slajd trzeci. Tu widzimy, że mniej efektów. Cała tabela pokaże nam się od razu na ekranie. Wykres również ograniczona ilość efektów, kolejny slajd zawierający cztery wykresy. Schemat organizacyjny, nasz klip art ze zmienianymi fragmentami tła. Nasz rozgrupowany clip art, tu widzimy, że dużo się będzie działo, poszczególne elementy, ja tu rozwinę jeszcze ten fragment, będą wchodziły oddzielnie na ekran. I wreszcie slajd końcowy, zawierając tak właściwie napis koniec wykonany w pęcie. Animacje w PowerPoincie składają się jak gdyby z dwóch grup efektów. Pierwsze, ja tu może przełączę widok na sortowanie slajdów. Pierwszy to efekt dotyczący całego slajdu, a więc jak cały slajd będzie pokazywał się na ekranie, i drugi, druga grupa efektów. To efekty, które dotyczą poszczególnych elementów składowych danego slajdu. Oczywiście one mogą wejść wszystkie naraz, jednakże my postaramy się po pierwsze dobierać odpowiednie efekty, po drugie zarządzać kolejnością tych efektów na slajdzie, a także właściwościami poszczególnych efektów. Nasza prezentacja została przygotowana pod takim kątem, aby zapoznać się z możliwościami programu PowerPoint. W sumie nie wiadomo, co kiedyś będzie Wam potrzebne przy Waszych prezentacjach. Natomiast należy pamiętać o zasadzie, aby tych efektów nie było zbyt dużo na prezentacji, aby prezentacja swoją różnorodnością, Swoim efekciarstwem, nie przyciągała zbytniej uwagi, jeżeli chodzi o walory techniczne, natomiast odciągała widza odbiorcę od treści, które przede wszystkim chcemy przekazać. A więc główną istotą prezentacji jest przekazanie pewnych treści naszemu odbiorcy, natomiast nie zaprezentowanie kunsztu technicznego, Jaki możemy zademonstrować w trakcie prezentacji. I to również tyczy się dźwięków, które będą pojawiały się podczas naszej prezentacji, a więc nie starajmy się, aby każdy slajd, każdy napis, czy wręcz przy niektórych efektach, każda litera w napisie wchodziła na ekran z fanfarami, z brawami, z okrzykiem, z dudnieniem armat, gdyż po pięciu czy 10 efektach zobojętni do naszego odbiorce na przekazywane treści. Używajmy tych efektów, używajmy tych efektów wizualnych i efektów dźwiękowych wtedy, kiedy będziemy chcieli na podkreślenie jakiegoś elementu naszej prezentacji jakiejś treści, aby przyciągnąć widza. Na ekran, który gdzieś tam być może rozproszył swoją uwagę. Przypominam, że my tu zademonstrujemy bardzo dużo efektów i bardzo dużą gamę różnych przejść i animacji, natomiast wy w przyszłości, konstruując taką prezentację, starajcie się jednak, aby liczba tych efektów była ograniczona w przyzwoitym zakresie. Aby tak mówię, Walory techniczne nie zajęły naszemu odbiorcy większość czasu, jaki poświęcił tej prezentacji. Ja za chwileczkę z naszej prezentacji usunę wszystkie efekty, tak aby pokazać Wam jeszcze raz, jak należy je wstawić i formatować. Do naszej prezentacji, jak taką prezentację utworzyć od nowa. W tej chwili na ekranie, na moim komputerze, tak właściwie, ja mam otwarte dwie prezentacje. Pierwsza to tą, którą widzieliście, tu, gdzie są te wszystkie efekty gotowe, a więc końcową postać prezentacji i Druga prezentacja, gdzie ja wykasowałem te wszystkie efekty i będę jeszcze raz pokazywał Wam, jak te efekty przygotować. Czasami będę się przełączał, aby sprawdzić kolejność czy rodzaj efektu, jaki powinniśmy użyć w danym momencie. Rozpocznijmy tworzenie animacji, a więc tej wizualizacji naszej prezentacji. W tym momencie ja przechodzę do widoku sortowania slajdów. My tu możemy zmieniać kolejność naszych slajdów, a więc ustawić je w takiej kolejności, jak planujemy. I w tym momencie, gdybym ja chciał odtworzyć naszą prezentację, co również jest często stosowane podczas wyświetlania treści prezentowanych jakimś odbiorcom, to uruchamiam. Pokaz slajdów, i każdy mój slajd wchodząc na ekran będzie czekał na kliknięcie myszką, a więc kiedy ja omówię dane zagadnienie związane z tym, co jest na slajdzie danym wyświetlane, klikam myszką, aby pokazało się kolejne. Kolejny element naszej prezentacji. Oczywiście ta myszka może być zastąpiona odpowiednim pilotem. Takie piloty można dokupić. One działają podobnie jak myszki bezprzewodowe i reagują na kliknięcie, a więc pokazanie kolejnego slajdu. Oczywiście możemy się cofnąć do tyłu, możemy przejść do przodu czy wyłączyć prezentację, tak aby przejść do innych slajdów. Ale my zajmiemy się oczywiście sterowaniem myszką. Tutaj widać wcześniej zdefiniowane czasy, jakie ja użyłem do mojej prezentacji. Jak nagrać czas wyświetlania poszczególnych slajdów? Otóż tu na zakładce sortowanie slajdów. W tym momencie jeszcze widnieją moje czasy, które ja tu nagrałem w początkowej fazie. I teraz kiedy my uruchomimy próbę tempa, wprawdzie już nie będzie na ekranie efektów, które wykasowałem, ale nagrywam od nowa jak gdyby pokazanie się każdego slajdu. 10 sekund, klikamy, kolejny slajd zejdzie nam z ekranu po 15 sekundach od początku prezentacji. Kolejny pokaże nam się przez dokładnie 7 sekund. Ten licznik jest wyświetlany w lewym górnym rogu. Kolejny slajd. Powiedzmy sobie ten bardzo szybko po dwóch sekundach, następny slajd, następny. I za chwileczkę będzie końcówka naszej prezentacji. Widzimy, że ona w tej chwili trwa 42 sekundy, i po kliknięciu zapisujemy. Tak, powstały tu nowe czasy dla każdego slajdu, i nasza prezentacja zmieniła swoją długość. Czas jej trwania wynosi w tej chwili niecałą minutę. A więc nasza prezentacja ma już nowe czasy. Widać je tutaj w tym widoku sortowania slajdów pod slajdami. Uruchamiam pokaz. No i pierwszy slajd tam będzie wyświetlany około 11 sekund. Kolejne będą znacznie krócej. <laughs> Czyli nagraliśmy te czasy i teraz możemy posługiwać się nimi w całej prezentacji. A więc nasza prezentacja. Otrzymała nowy czas trwania. Efekty są dla całych slajdów. Nie ma tu jeszcze rozróżnienia na poszczególne elementy składowe slajdu. My widzimy, że całość zawartości slajdu wchodzi od razu i jednocześnie na ekran, czy to naszego monitora, czy to rzutnika, gdzie jest to na większej sali prezentowane. Prezentacja właśnie dobiega do końca. No, i my widzimy, że zostało to nagrane. A więc próba tempa pozwala nam zarejestrować, jak długo będą poszczególne slajdy wyświetlane i w których momentach oraz jak długo będą wchodziły poszczególne elementy tych slajdów na ekran. Nasze slajdy w tej chwili ukazywały się na ekranie bez widocznych efektów. Ale możemy dobrać odpowiednie przejścia dla poszczególnych slajdów. W tej chwili ustawienie jesteśmy na pierwszym slajdzie, no i zobaczmy jak wyglądałby slajd wypychanie. Oczywiście tych efektów mamy dosyć sporo. Jak widzimy, jest ich tu trzeczkę, I każdy efekt ma swoje opcje. Na przykład no, zanikanie możemy wyświetlić to płynnie poprzez cień, może przy wypychaniu tych efektów będzie więcej, a więc z dołu do góry, z góry na dół i tak dalej, możemy również zmieniać czasy wyświetlania takiego efektu, no w tej chwili to była sekunda, zobaczmy, co się będzie działo przy półtorej sekundy, gdzie? O, proszę bardzo, dłuższy czas efektu, nawet dwie sekundy. Możemy wybrać dźwięk, z tym, że mówiliśmy już o tych dźwiękach, aby rozsądnie nimi gospodarować. Zobaczmy, jak nasza prezentacja aktualnie by wyglądała. Uruchamiam pokaz. Słyszeliśmy brawa. Wydłużony został efekt wchodzenia slajdu na ekran. Ja teraz się wycofam Escape'em. Oczywiście to dotyczy efektu wypychania. Każdy z tych efektów ma inne opcje i również dźwięki, także możemy wybierać. A więc na przykład zmieniłem w tej chwili czas. Efektu, zmieniłem rodzaj efektu, zobaczmy co się dzieje z naszą prezentacją. Czas wyświetlania slajdu nie uległ zmianie. Uruchamiam pokaz. Dzwonki w tle, dłuższy efekt, natomiast 11 sekund dla całości slajdu pozostaje w dalszym ciągu nieruszane. W ten sposób możemy wybrać efekty zgodnie z naszą prezentacją wzorcową. Podobne, nie muszą być idealne, a więc określenie dokładnie, jaki efekt, ile czasu trwania, z jakimi opcjami i tak dalej, i tak dalej, no, trwałoby to bardzo długo. Pamiętajmy, że przy ostatnim slajdzie naszej prezentacji będzie ta prezentacja zawierała oklaski, a więc na zakończenie dodamy sobie brawa, proszę zobaczyć. Tak to mniej więcej wygląda, a więc pokaz slajdów uruchamiamy od slajdu, który aktualnie jest zaznaczony. Czyli, jeżeli jestem w tym momencie, to uruchomienie pokazu slajdów rozpoczyna tę prezentację, ten pokaz, od slajdu zawierającego nasz wykres. Rozpocznijmy teraz pracę z efektami dotyczącymi poszczególnych elementów slajdu. Powiększmy ten pierwszy slajd na cały ekran. Wyświetlmy to okienko animacji po prawej stronie, a więc tu okienko animacji, i teraz w przejściach zaznaczmy jakiś z elementów i wybierzmy efekt dotyczący tego konkretnego elementu. No zobaczmy. Czy gdybym ja teraz yy, wziął na przykład Kształt, dotyczy on całości slajdu, ale jeżeli przejdziemy na zakładkę animację, to teraz my możemy ustalić sposób, w jakim, jaki pokaże się nasz element zaznaczony na ekranie. Oczywiście te efekty, jest ich znowu bardzo dużo mamy efekty wejścia, efekty wyjścia, ścieżki ruchu itd. dalej. mamy też opcje, a więc skąd ten nasz element się na ekranie pojawi? widzimy, że w tym momencie on przyleciał z prawego dolnego rogu. i również czas trwania efektów możemy wydłużyć. ten przelot może być mniejszy, większy. zobaczmy. slide za chwileczkę powinien nam się pokazać. O, za szybko, nie nagrał się nam, nie został zarejestrowany ten czas trwania efektu. A więc możemy określić kolejność, z jaką wchodzą i efekty, z jakimi wchodzą poszczególne elementy. Tu widzimy, że pierwszy pojawi się ten lewy górny róg. Tutaj mamy dwójkę. Przy tym, dodając jakieś animacje, niech to będzie, powiedzmy sobie, kręcenie. Widzimy tam yy, przy kliknięciu lub po poprzedniej. A więc nie musimy klikać. Tu określamy jeszcze w jaki sposób ten drugi element będzie wchodził. I widzimy kolejność. Pierwszy element wchodzi. Nie przy kliknięciu, czyli powiedzmy sobie. Automatycznie drugi element zmienimy, może wydłużymy czas do 4 sekund. Nie przy kliknięciu, ale po poprzedniej. I wreszcie mamy trzeci po poprzedniej. Zobaczmy, jak to w tym momencie wygląda. Pokaz slajdów. Wchodzi nam slajd. Wolny efekt dla lewego górnego rogu. Pojawia nam się prawy. I za chwilę obracający się lewy dolny róg. W ten sposób możemy ustawiać efekty, czas trwania, natomiast w okienku animacji, łapiąc myszką i przesuwając, możemy ustawiać. Kolejność, a więc podobnie jak przy sortowaniu slajdów zmienialiśmy kolejność pojawiających się slajdów na ekranie, tak samo tu zmieniamy kolejność pojawiających się poszczególnych elementów. Oczywiście te elementy mogą zostać dopasowane do poszczególnych fragmentów slajdu. Tych efektów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Należy poeksperymentować sobie. Że tak powiem, z tymi efektami. Możemy tu określać ścieżki ruchu, a więc tych opcji jest bardzo dużo. O, w tej chwili tak to mniej więcej będzie wyglądało. Naturalnie, postarajmy się uzyskać coś podobnego, jak to zostało wykonane na naszej animacji wzorcowej. I znowu podejrzyjmy, jak. Nasza prezentacja będzie wyglądała, zwłaszcza interesuje nas ten pierwszy slajd. Uruchamiam pokaz i widzimy, jak te elementy poszczególne pojawiają się, w jakiej kolejności. Tą kolejność my możemy sortować, przesuwać, przestawiać i tak dalej, i tak dalej. Co dalej? Oczywiście dalej należałoby metodą prób, no i trochę też błędów, bo wiadomo, że po każdej takiej animacji my powinniśmy sprawdzić, jak to wygląda. Oczywiście złe animacje tu w tym okienku po prawej stronie możemy delayem kasować, a więc nie pasuje nam coś. Możemy czy zmienić w parametrach, czy też po prostu skasować delayem i wybrać całkiem nową, nowy efekt, nową animację dla danego elementu. Oczywiście, my możemy ponownie nagrać próbę tempa. A więc, jeżeli my dobierzemy sobie efekty do poszczególnych slajdów i do poszczególnych elementów slajdu, możemy ponownie uruchomić tą próbę tempa. I decydując, jak to szybko będzie puszczane, możemy nagrać również. Moment pokazywania się poszczególnych elementów slajdu na ekranie, a więc przy wybranych oddzielnych efektach, animacjach dla poszczególnych obiektów, my nagrywamy w próbie tempa także czas pokazania się poszczególnych obiektów na ekranie. Przejdźmy teraz do muzyki. Jak ją wstawić? A więc mamy tu gdzieś wstawianie, multimedia. No, weźmy sobie dźwięk. Dźwięk na moim komputerze, wybieramy plik. Czy jest to plik w postaci MIDA, MP3, czy innego formatu muzycznego? Wstawiamy i jest. Co dalej z tym plikiem? No, przede wszystkim możemy zgodnie z naszą tej sugestią ukryć tą ikonkę podczas pokazu, a Także dobrać w ten sposób, aby muzyka była odtwarzana w tle. Początek automatycznie pokazywał się na wielu slajdach. Tu oczywiście regulacja głośności. Zobaczmy, co się będzie działo aktualnie z naszą muzyką. Ja, może tu, aby było słychać wyraźnie. Podgłośnie tą muzykę. No i uruchommy. Co będzie działo się podczas naszego pokazu slajdów? Wchodzą poszczególne elementy, efekty, i już słyszymy w tle muzykę, która rozpoczyna grać, i ona trwa przez kolejne slajdy, zgodnie z czasami, jakie dobieraliśmy dla poszczególnych elementów naszej prezentacji. Zobaczymy, co będzie na końcu, jak się zachowa nasza muzyka. Są brawa i muzyka zakończyła się razem z trwaniem naszej prezentacji. A więc tu dobrze byłoby jeszcze, abyśmy zsynchronizowali czas trwania naszej prezentacji z naszą muzyką. Oczywiście możemy tu w naszej prezentacji wstawiać nagrania głosowe, a więc wstaw multimedia, dźwięk, nagraj dźwięk. I teraz to, co ja w tym momencie mówię, zostaje wstawione do prezentacji. Zatrzymuję, ok, i mam ten dźwięk wstawiony do prezentacji. Oczywiście jego wszystkie opcje, jak on ma się zachowywać podczas naszej prezentacji, możemy go także przesunąć do przodu, do tyłu. To jest ten drugi element dźwiękowy i przy odtwarzaniu, tak jak poprzednio, możemy ukrywać, podgłaśniać, głośniej, ciszej, odtworzyć w tle i tak dalej, i tak dalej. I również podobnie możemy wstawić film do naszej prezentacji, a więc znowu wstawianie, multimedia, tym razem wideo, Wideo, czy to z internetu, kiedy mamy podłączenie do internetu, czy też wideo na moim komputerze. Ja na przykład wstawię tutaj film, który nagrywałem poprzednio i jego tu również mogę zmieniać, umieszczać, formatować, jak to będzie wyglądało. Mogę również wycinać, kadrować, a więc tak, aby nasz film był wyświetlany nie w całości. Ale po prostu po części. Oczywiście, również możemy to wszystko przesuwać, możemy ustalać czas trwania tych opcji. Troszeczkę jest, kiedy on ma się rozpoczynać, opcję efektu, jak ma wchodzić. No, zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie. To, co ja w tym momencie. PowerPoint Mówię, zostaje wstawiony. Mamy mieszaninę różnych tutaj efektów, a więc nie jest to może zbyt przyjazne dla odbiorcy, ale po prostu takie możliwości PowerPoint ma. No i teraz zapisywanie tego wszystkiego. Możemy zapisać to na kilka sposobów. Sposób pierwszy to jest zapisanie jako prezentacji normalnej, zwyczajnej, takiego zwykłego pliku w PowerPointie. Mamy do wyboru. Zapisanie w starszej wersji. Dla komputerów, które nie mają tych nowszych PowerPointów, ten nagrywany jest w PowerPointie 2013. Możemy zapisać to jako zwykłą, już współczesną prezentację w PowerPointie. Ale co zrobić, kiedy, idąc na komputer, nie mamy pewności, czy on w ogóle ma? program do odtwarzania PowerPointa. Otóż wtedy możemy zrobić to na kilka sposobów. Pierwszy sposób to jest zapisanie to w postaci zwykłego filmu. Nasza prezentacja łącznie ze wszystkimi efektami, dźwiękami zostanie zapisana jako film i wy taki film widzieliście już na tej właśnie prezentacji wzorcowej. Zwyczajny film, ale my wiemy, że my z takim filmem nie możemy potem nic zrobić. Możemy go wyświetlić, owszem, ale zmienić nawet jednej literki nie będziemy mogli. Po prostu jest to zwykły film. Innym sposobem przeniesienia naszej prezentacji na inny komputer jest zapisanie naszej prezentacji jako pokaz programu. PowerPoint. I w tym momencie taki plik specjalny PPSX zapisujemy, uruchamiamy. On również nie musi mieć zainstalowanego programu PowerPoint na komputerze, a jest wyświetlany. Oczywiście obróbka tego, czyli zmiana jakichś tam elementów, nie jest możliwa. Możemy wreszcie zapisać to jako plik PDF-u. To tutaj i taką prezentację odbiedy rozdać swoim yy, słuchaczom. Co jeszcze możemy z taką prezentacją zrobić? Ano, możemy ją wydrukować na różne sposoby. Zobaczmy, jakie są możliwości. Otóż, przy drukowaniu mamy do dyspozycji kilka różnych rodzajów wydruków. Ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka, na, może na niektóre z nich. Po pierwsze, to slajdy na całych stronach. Wielki, duży slajd. Oczywiście czy to jest w formie kolorowej, czy skala szarości, czy czarno-białe. My tutaj możemy decydować w zależności od tego jakim budżetem odnośnie tuszu czy tonera dysponujemy, no i oczywiście jaką drukarką. Wróćmy do naszych kolorowych slajdów, i teraz slajdy na całej stronie. Możemy wybrać tak zwane strony notatek. I tu widzimy tekst, który mieliście w pliku do pobrania. Nie wpisywaliśmy go do tej pory, zaraz pokażę, w którym mo miejscu można to zrobić. Są to notatki. Po co je drukujemy? No, na przykład, żebyśmy my wiedzieli, co mamy omawiać. Te notatki nie są wyświetlane w trakcie prezentacji. A na wydruku. Możemy je umieścić, czy to dla siebie, czy dla naszych osób, które pomagają nam w prezentacji, czy też odbiorców. Oczywiście, ja będę chciał, żebyście te teksty wprowadzili. One są w pliku przygotowane dla Was. I wreszcie jeszcze jeden sposób wydruku: materiały informacyjne, na przykład trzy slajdy. Mamy slajd pierwszy, i tu. Nasi słuchacze będą mogli zapisywać sobie uwagi dla nich istotne, które pojawiają się w trakcie naszej prezentacji. Oczywiście, co drukujemy, zależy od tego, co chcemy uzyskać. A teraz, gdzie wprowadzić nasze notatki? A no, tu widzimy na samym dole. Ja zmniejszę slajd. To są właśnie te notatki. Które pojawiają się tylko i wyłącznie na wydrukach. Proszę zobaczyć, ja teraz od tego slajdu uruchamiam naszą prezentację i my tu nie widzimy żadnych notatek. A one oczywiście są i w razie potrzeby mogą zostać wydrukowane. Jak je piszemy? A no tu, wpisując na dole ekranu. Czy PowerPoint ma jeszcze inne możliwości? Tak, ma w ogóle swój język programowania, ale tym zajmować się. Nie będziemy.